W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Radujmy się wszyscy. Gaudeamus. Tymi słowami, drodzy wierni, zaczęliśmy dzisiejszą obchody dzisiejszej pięknej mszy świętej z okazji uroczystości wszystkich świętych. Gaudeamus. Mogliśmy usłyszeć również te piękne tony, które nam towarzyszyły. I dzisiaj chciałbym pewną sprawę podkreślić, pewną rzecz bardzo ciekawą ze względu liturgicznego wskazać, że ten introit i te tony tego introitu nie tylko w dzisiejszej mszy spotykamy w ciągu roku. Gdy prześledzimy cały rok, do czego zachęcam, aby również mieć przede wszystkim mszalik, aby czytać teksty mszy świętej i również wsłuchiwać się w tony, ci, którzy śpiewają, być może wiedzą, w jakich innych mszach świętych te same tony słyszymy. Musimy zauważyć, że ten introit, te słowa, początek tych słów i ta muzyka podczas introitu znajduje się również w mszach ku czci Matki Bożej. Na przykład 30 maja, gdy mamy święto Najświętszej Marii Panny Królowej. W tym i w innym również przynajmniej jeszcze w dwóch świętach maryjnych, tak samo zaczynamy. Gaudeamus. I dzisiaj, jeżeli ktoś ma modlitewnik i przeczytał wstęp do dzisiejszego święta, łatwo zrozumie, dlaczego tak jest. Dlaczego dzisiejsze święto ma taki kontekst i podłoże tak naprawdę maryjne. Nie tylko ze względu, że mamy uroczystość wszystkich świętych, Matka Boża jest największą świętą, więc sprawą oczywistą by się zdawało, żeby podkreślić tą maryjność, lecz gdy sprawdzimy w naszym mszaliku, to się dowiemy, że historycznie 1 listopada już w IV wieku był 1 listopada było obchodzone właśnie święto maryjne, stricte maryjne, Najświętszej Marii Panny i wszystkich męczenników, gdyż jeden z papieży poświęcił po prostu Panteon w Rzymie, który był siedliskiem zabobonu i różnych bożków. Była plejada w większości bożków rzymskich. Papież to wszystko zburzył, stawił statuły męczenników i pośrodku oczywiście Matkę Bożą i poświęcił to miejsce jako świątynię. Świątynię ku czci Najświętszej Marii Panny. I później w VI wieku papież Grzegorz IV ustanowił już święto wszystkich świętych. Wszystkich świętych, lecz teksty zostały. I to wskazuje właśnie na tą maryjność. Dzisiejsze szaty liturgiczne równie dobrze mogłyby być maryjne, błękitne, z tymi emblematami. Pamiętajmy o tym, świętując ten dzień wszystkich świętych, że największą świętą jest nasza Matka, Najświętsza Maria Panna. Lecz to jest tylko pewna rzecz historyczna i ciekawostka liturgiczna, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Lecz również przejdźmy do analizy tych pierwszych słów dzisiejszego introitu, Gaudeamus. Radujmy się wszyscy w Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych. Dzisiejsze święto, drodzy wierni, powinno napawać nas wielką nadzieją, powinno być wielką radością dla katolików. Niestety odnoszę wrażenie, że czasami to święto 1 listopada już za bardzo jest kojarzone tylko z tym drugim dniem listopada. Wszyscy kojarzą to już z dniem zadusznym, z dniem już jakiegoś smutku, jakiejś zadumy. Lecz, drodzy wierni, to święto jest jedno z większych świąt, które powinno nam uzmysłowić tą największą radość, jaka na nas czeka. Tą największą radość, którą już posiadają ci wszyscy święci, nasi patronowie, Najświętsza Maria Panna. Ta radość jest w niebie i do niej jesteśmy powołani. I to tak naprawdę powinniśmy odwrócić właśnie to nastawienie tego całego listopada i również jutrzejszego dnia. To dzisiaj właśnie Kościół nam pokazuje, co jest celem każdego z nas, co jest celem każdej duszy w czyśćcu cierpiącym, że one podążają już do radości, że one pomimo tego, że rzeczywiście wielce cierpią w tym czyśćcu, jak to opisują teolodzy, w płomieniach piekielnych,
ale to się skończy. Te dusze mają świadomość, że to się skończy, że osiągną tą radość i w pewien sposób już się radują. I tak samo my, drodzy wierni, dzisiejsze święto powinniśmy niejako podnieść trochę. Trochę powinno to rzucić takiego promienia słońca na ten cały listopad, gdzie słusznie wspominamy tych, którzy odeszli, gdzie słusznie pamiętamy od nich i o nich, zamawiamy msze święte, pokutujemy, zdobywamy odpusty, aby szybciej doszli do tego nieba, lecz zapominamy o tej właśnie radości, o tej radości, którą te dusze będą miały z tych wszystkich odpustów, które będą miały z tych wszystkich modlitw na cmentarzach. Jest rzeczą pewną, że jakaś część tych dusz w tym miesiącu, listopadzie, w sposób szczególny osiągnie to zbawienie dzięki tylu rzeszom wiernych, którzy pamiętają o nich, którzy w tym miesiącu w sposób szczególny modlą się za te dusze i zdobywają odpusty. Tak więc dzisiaj jest dzień radości, który powinien rzucić właśnie światło pozytywne tego szczęścia i radości na cały miesiąc listopada, który powinien przyświecać nam w tej nadziei, że my osiągniemy tą radość i że nasi przodkowie, nasze rodziny, które są w tym czyśćcu, rzeczywiście być może w tym miesiącu uda im się skrócić te męki i być może rzeczywiście jakaś część dusz osiągnie to wieczne zbawienie. Tak więc to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać, aby ten pierwszy listopada podnieść tą radość z dzisiejszego święta, gdyż jest to wielkie święto, gdzie całe niebo, cała rzesza świętych, niezliczona, nie wiemy ilu tych świętych jest, rzeczywiście się raduje z Najświętszą Marią Panną jako tą główną świętą. Tak więc to jest jedna sprawa, o której chcielibyśmy dzisiaj wspomnieć. Drugą rzeczą jest to, co opisuje dzisiaj święty Jan w swoim widzeniu apokaliptycznym i nawiązanie do mszy świętej. Gdyż, drodzy wierni, to co czytamy. Potem ujrzałem rzeszę wielką, której nikt nie mógł zliczyć, ze wszystkich narodów i pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i przed obliczem baranka, przyodziani w szaty białe i z palmami w ręku, wołali głośnym głosem donośnym, mówiąc: zbawienie Bogu naszemu, który zasiadł na tronie i barankowi. Oddawanie czci barankowi, oddawanie czci Bogu Wszechmogącemu. Święty Chryzostom, wielu innych ojców Kościoła mówi, że msza święta jest tym zaczynem, jest tym, co już tutaj możemy robić. Że tu się spotykamy i właśnie oddajemy temu samemu barankowi, którego widział święty Jan w swojej wizji w niebie, na tronie, wokół którego zgromadzone były chóry anielskie. I podczas mszy świętej jest podobnie. Baranek jest ten sam. Też się zbieramy tutaj i oddajemy mu cześć i chwałę. Tak więc i dlatego ta liturgia również nawiązuje bardzo ściśle do Apokalipsy świętego Jana i biel ministrantów, kadzidła. To są wszystko przymioty anielskie, które mają nam to obrazować. Tak więc, drodzy wierni, nauczmy się, że podczas każdej mszy świętej, podczas każdej niedzieli, albo nawet częściej, my przychodzimy tutaj do tego samego baranka, aby go czcić. Podczas tego kluczowego momentu mszy świętej, gdy dochodzi do ponowienia tej ofiary, wszyscy padają jak i ci aniołowie na twarze, jak czytamy później. A wszyscy aniołowie stali wokół tronu i starszych i czworga zwierząt i padli przed tronem na oblicza swe i oddali pokłon Bogu, mówiąc amen. Drodzy wierni, my robimy to samo podczas tego kluczowego momentu. Wszyscy padają na kolana. Ministranci się schylają, dzwonkami dają znak, że to jest ten kluczowy moment i oddajemy Jemu cześć i chwałę, temu samemu barankowi. I oddajemy Mu cześć i chwałę, błogosławieństwo i chwała, mądrość i dziękczynienie, cześć, moc i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Tymi słowami możemy podczas każdej mszy świętej się modlić i rzeczywiście robić to, czego Pan Bóg od nas żąda podczas mszy świętej, czyli oddawać Mu najwyższą cześć i chwałę. Anioły również są tutaj z nami podczas mszy świętej i wszyscy święci z Najświętszą Marią Panną również. Tak więc niejako to święto wszystkich świętych
powinno być niejako obrazem każdej mszy świętej. W wielu wizjach niektórzy świętych mówią, że podczas mszy świętej wielu, wielu świętych stoi praktycznie wokół ołtarza zgromadzonych z aniołami i również oddają tę cześć i chwałę Panu Bogu Wszechmogącemu. I na koniec, drodzy wierni, Pan nasz Jezus Chrystus mówi nam, jak to zrobić też, aby otrzymać ten wieniec chwały, aby rzeczywiście znaleźć się w tym gronie wszystkich świętych, bo tego wszystkim wam, drodzy wierni, sobie życzę i tego musimy chcieć. Musimy chcieć zostać świętymi. W niebie nie ma nikogo innego, jak tylko świętych. Tak więc musimy chcieć zostać świętymi. Jeżeli nam się nie uda do końca tutaj na tym łez-padole, to będziemy musieli być oczyszczeni w czyśćcu, ale do nieba wchodzą tylko święci. I Pan Jezus mówi, właśnie podczas dzisiejszej Ewangelii słyszymy te wytyczne, kto jest błogosławiony, kto i jak ma się zachowywać, aby dotrzeć do tego wyczekiwanego błogosławieństwa i wiecznego szczęścia. Błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, miłosierni, błogosławieni czystego serca, błogosławieni pokój czyniący, błogosławieni, którzy prześladowanie cierpią dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć będą i prześladować was będą i ze względu na mnie wiele złego mówić będą, kłamliwe rzeczy przeciw nam. Te słowa w sposób bezpośredni możemy do naszej sytuacji nawet przyrównać, gdzie również na tradycje ludzi związanych z naszym bractwem różne rzeczy się wypowiada. Więc te osoby będą błogosławione, jeżeli to wszystko będą ofiarować Bogu Wszechmogącemu. I Chrystus również do nas mówi: radujcie się, a weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebiesiech. Tak więc te wszystkie trudy, te wszystkie męki życia na tym łez-padole będą nagrodzone. I już tutaj możemy się radować. Ta wiara w to, że te wszystkie cierpienia nie idą na nic, że te cierpienia właśnie możemy składać przed obliczem Boga razem ze świętymi właśnie, jest dla nas wielkim pocieszeniem i to wesele niech nam towarzyszy, drodzy wierni, niech to święto wleje w nasze serca właśnie tą radość i tą świadomość obcowania z tymi wszystkimi świętymi. To jest wyznanie naszej wiary, świętych obcowanie. Oni są, aby nam pomagać również, stawiają się za nami. Jest to wielka rzesza świętych osób, które już chwalą Boga, ale które się również za nas wstawiają i do których my możemy również iść z prośbami o wstawiennictwo, czego również Pan Bóg sobie życzy. Ta cześć ku świętym jest niezwykle potrzebna i dobrze widziana dla naszego życia duchowego, więc nie zapominajmy o tych wszystkich świętych. Cieszmy się ich szczęściem, cieszmy się tym celem, który nam został wytyczony, że też tam podążamy i prośmy Pana Boga naszego Wszechmogącego podczas właśnie każdej mszy świętej, która jest tym gromadnym oddaniem Jemu czci i chwały, abyśmy rzeczywiście z całymi naszymi rodzinami, razem właśnie z niepokalaną, razem z Najświętszą Marią Panną, która jest tą największą świętą, razem, abyśmy się z nimi wszystkimi cieszyli wieczną szczęśliwością w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.